Teraz kursant y, szkoły Euforia zaprezentuje nam y, kolejne zadanie egzaminacyjne po omówieniu płynów i świateł jest przeprowadzenie motocykla. Zaznaczmy o tym, że na egzaminie y, egzaminator pozwala kursantowi ustawić y, początk w początkowej pozycji motocykl. Czyli przychodzimy sobie z tej strony od strony nóżka, od strony nóżki, siadamy na motocykl. I jeżeli kursant uzna, że on jest dobrze ustawiony, to z tego może sobie rozpocząć zadanie. Pamiętajmy, że powinien motocykl jak najbardziej znajdować się bliżej prawej strony, ewentualnie na środku. Czym bliżej prawej strony, tym mamy większe pole manewru. Jeżeli motocykl jest dobrze ustawiony, ja polecam, można siedzieć na motocyklu. Motocykl jest niewysoki, nawet jeżeli ktoś ma warunki, to lepiej siedzieć, bo mamy pełną kontrolę nad motocyklem. Ściągamy sobie nóżkę, składamy nóżkę. I pierwszym naszym zadaniem będzie przede wszystkim maksymalny skręt kierownicą w prawo. Maksymalnie skręcamy w prawo, i na nogach cofamy sobie wolno do tyłu. Nie wolno nam najechać na linię. Pamiętajmy, mamy 5 minut na wykonanie tego zadania. Elementem, który jest oceniany, są trzy zmiany kierunku jazdy i nie wolno nam najechać na linię. W momencie, kiedy jest dobra pozycja początkowa czyli motocykl stoi blisko prawej strony jeszcze możemy sobie kawałek wycofać. Wystarczy teraz maksymalny skręt kierownicą w lewo. Prostujemy sobie motocykl, podjeżdżamy, żeby on nam się wypionował i teraz do tyłu. Delikatnie kierownicą sobie w prawo o. trzecia zmiana kierunku jazdy. Wypionujemy i na nogach do tyłu cofamy. Pamiętajmy, zadanie będzie dopiero zakończone, kiedy damy nóżkę, jeszcze, jeszcze o, teraz rozkładamy nóżkę, schodzimy z motocykla, i zadanie jest wykonane prawidłowo. Pamiętajmy, nie wolno nam. Najechać na linię, wyjechać za obrys tego pola, w którym się poruszamy, natomiast my możemy chodzić po linii i ważne jest to, aby nóżka też nie znajdowała się na linii ograniczającej stanowisko. Jeszcze raz chcę zaznaczyć, że są tylko trzy zmiany kierunku jazdy, czyli do tyłu, do przodu i do tyłu. Nie możemy sobie w sposób dowolny kręcić kierownicą.